Żartuję, bo no bardzo dziękuję. I proszę wygrać. Bo... O Jezu, bardzo dziękuję. Naprawdę, dziękuję. No to żebyśmy razem Róbcie wygrali. Wszystko, żebyście wygrali. Ale to wspólnie razem. Zawsze w trudnych sytuacjach, kiedy w Polsce dzieją się sprawy ważne i niebezpieczne, to my kobiety zwracamy uwagę na problemy, to my stajemy w obronie rzeczy najważniejszych. Nie można mówić o nowoczesnym, dobrym kraju, kiedy prawa kobiet nie są respektowane. Chcemy nadal budować żłobki i przedszkola. Żeby w każdym szpitalu, kiedy do niego pójdziemy, był lekarz, który nie powoła się na klauzulę sumienia. My, kobiety, chcemy takich samych praw, jak mają mężczyźni na rynku pracy. Każdy z nas, każda z nas powinna iść na wybory i pokazać, że zależy nam na Polsce otwartej, przyjaznej, na Polsce, w której ludzie się szanują, współpracują, potrafią ze sobą rozmawiać, a nie w Polsce opartej na pogardzie, hejcie i braku szacunku dla innych. Te wybory są bardzo ważne, dlatego idziemy na wybory, wygrywamy, bo jutro może być lepsze.